W dzisiejszym odcinku pokażemy parę monet, które zaczynają się odbijać, ale głównie chcę pokazać, na co trzeba teraz zwracać uwagę, w tym właśnie oddechu krypto tutaj, tak? Zbliża się już ten cały boom do nas. W tej chwili dostaliśmy nie zupla, tylko zapach od niej i już jakie są tutaj warunki. Także przejdziemy jeszcze przez parę tutaj wiadomości, pokażemy, jak generalnie rozwija się całe krypto, tak, i w Polsce jakie te zachodzą różne nowe rzeczy, jeśli chodzi o mieszkania i jak to tutaj wygląda, żeby nie było, że jest za kolorowo. Więc zapraszam ten odcinek, nie przedłużając, do za chwilę. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko wyłącznie moim zdaniem. Jestem amatorem, nie powinniście mnie w ogóle słuchać, a przycisk kup wciskacie sobie sami. Jeżeli chcecie za jakieś mieć porady, musicie zapytać się waszego doradcy, który powie wam, kiedy wcisnąć przycisk i będzie to naprawdę wasza najgorsza decyzja. Więc zaczynamy. Zaczniemy tylko od Swissborg, bo tutaj sporo ludzi się pyta. Zobaczcie, Swissborg jest dobrym właśnie przedstawicielem tego, co się stało. Ma taki rounding tutaj, patrzcie, widzicie. I w tej chwili tutaj na tym polu widać, że notuje wyższy dołek i właśnie tego mamy się tutaj spodziewać, więc dzisiaj dla tych, co tylko przewijają tą sekcję, jeszcze zostańcie tutaj parę minut, bo wiadomości nie będą długie, nie będą i możemy to jasno zobaczyć, że jest jeszcze presja tutaj na tych poziomach, tak? Czego trzeba, co trzeba w ogóle obserwować? Zawsze przy takich rzeczach musicie obserwować taki bottoming, gdzie pierwsze zobaczycie właśnie wyższe dołki, albo jakiś bottom, albo jakiś round, albo skrzyżówkę na przykład ich wszystkich w jednym tutaj zgrzycie, tak? Czyli teraz zobaczcie, jak się wszystko podniosło, tak? Swissborg ma jeszcze do odrobienia bardzo dużo, ok? 200 coś tam procent, więc ja zacząłem tutaj jeszcze dokupować i w tej chwili myślę właśnie po nagraniu odcinku, że jeszcze zapakuję tutaj troszeczkę, żeby właśnie mieć potem ładne przebitki, jeśli chodzi o te rzeczy. Link do Swissborga znajduje się pod opisem, gdzie możecie wygrać zdrapkę. I te rzeczy, które mówię na przykład, że są z moimi linkami, to nie dlatego, że macie klikać te linki czy coś, tylko o to chodzi, że jeżeli ja na przykład tutaj mam taki kanał, to te firmy często dają właśnie te możliwości dla was zarabiania, na przykład rejestrujecie się raz i dostajecie na przykład 20, 30, tam nie wiem, $5 za coś, czyli za darmo dostajecie jakąś tam kasę. O to chodzi, że te firmy muszą w tej chwili tak robić, pamiętajcie, muszą w tej chwili tak robić, żeby dostać was userów. Później już nie będą tak robić, ok? Bo już tutaj wszystko będzie pełno ludzi, więc będą na was, o, laść tutaj. Ale na samym początku to oni muszą tutaj przyjść i was tutaj, no. Dlatego dobry jest okres, żeby takie coś właśnie w tej chwili robić. To teraz poszukam jeszcze innych platform i zobaczę, może tam też będą jakieś jeszcze ciekawe bonusy, jak na przykład z tych linków. I wtedy zobaczymy, jak to tutaj właśnie się dzieje. Także jeszcze ktoś pytał, na jakiej giełdzie, czy tutaj traduje najczęściej, więc 99% setupów, jakie podaję na Telegramie, to taka darmowa grupa, którą możecie sobie pobrać, linki też są pod opisem, znajduje się z Binance. Link na Binance też jest pod opisem, więc jedziemy dalej. Patrzcie, wczoraj na odcinku mówiłem, że będzie taki jakiś ruch się klaruje. No i zobaczcie, Yearn Finance poszedł do góry, tak? Poszedł do góry. Myślałem, że zwolni tutaj po tym czasie, ale później około właśnie wieczora zaczął pójść. No i teraz mamy tutaj bearish retest. Tu już był jeden short, tu był drugi short, jaki tutaj dałem i w tej chwili powracamy. Dopóki nie wyjdziemy powyżej ten fragment tutaj 15440, raczej to może być taka właśnie tutaj, taka drabinka. To by było bardzo dobre, ponieważ, patrzcie, w tej chwili te alty troszeczkę się
te alty troszeczkę się rozbujały, ale muszą mieć konsolidację, ok? Czyli pierwsze, konsolidacja, coś takiego, albo po prostu konsolidacja flagowa, tak? Czyli w taki spadek po prostu właśnie w takiej formacji. To jest właśnie bardzo dobre i wtedy można coś tutaj właśnie ogarnąć. Dla tych osób, które przegapiły to wszystko, powiem tylko tyle. Jeżeli myślicie, że już wam to uciekło, że już nigdy nie będzie takie tanie, że już w ogóle i tutaj ten... Pamiętajcie, to, co się tutaj stało, to nawet nie jest przystawka do tego obiadu. Ktoś tutaj podgrzał, ok, tę zupę tutaj podgrzał, a wy, gdzie staliście tutaj, i taki zapach do was doszedł. Nawet tej podgrzanej zupy wam jej nie podadzą, ok? Także jeszcze spokojnie, bo to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest to. Na tym oddechu, który myślę, żebyśmy tutaj dostali, dopiero będzie można coś robić. I albo wyjdziemy górą na tym oddechu, albo jeszcze niżej, czyli te torby jeszcze zostaną wtedy bardziej doładowane i wszystko. Każdy czeka na Bitcoina i każdy czeka na Ethereum. I głównie, co nas tutaj interesuje, to jest tutaj dominacja, ok? Czyli dominacja, zobaczcie, idzie do góry i teraz troszeczkę nam tutaj spadła. Możemy sobie dokładnie tutaj zobaczyć, przybliżę, to jest na dniówce, że odbijamy się za każdym razem od tego kanału. I teraz tak, jeżeli tutaj odbiliśmy się raz, tu jest właściwie drugi raz, tu jest drugi raz, tu jest trzeci raz, to zobaczcie, taka właśnie rzecz tutaj może być, że możemy mieć ten kanał ponownie tutaj. I zawsze nachylenie było 50-60, czyli coś mniej więcej w tym pakiecie by było. Jeżeli będziemy się w tym pakiecie tutaj schodzić teraz, to do pierwszego kwartału, drugiego kwartału, właściwie pierwszego kwartału 2021 będziemy mieć ten super bull run na altach, alt season, który właśnie mówiłem, tak? I to właśnie da nam tutaj mniej więcej zarobić. Zobaczcie sobie, jakie są odległości pomiędzy tym jednym a drugim, zobaczcie. Tu był taki mały alt season, trwał 26 dni. Tutaj, już mniej więcej stąd się zaczął, trwał 59 dni. Tutaj trwał 120 dni. I ten tutaj trwałby, powiedzmy, jakieś 60 dni, nawet 80 dni, czyli akurat ze 2 miesiące, czyli te 2 miesiące byłyby bardzo podobne do 2017 roku, jak tutaj ruszaliśmy, więc musicie patrzeć na to. Teraz jak sobie zzoomujemy tą, tylko to wywalę, zzoomujemy tą dominację, patrzcie, tu jest confluence point, czyli ja tu odmierzyłem Fibonacci, jest tutaj 0,61 Fibonacci, tak, czy to jest akurat 0,60, momencik, 0,20, o, tu był taki punkt, który mi to pokazywało, 0,38, to jest Fibonacci, a jak odpalimy sobie do ostatniego wzrostu, to zobaczcie, jest 0,61 Fibonacci, ok? Czyli o to chodzi, że te Fibonacci tutaj pokrywa się z różnymi odległościami, czyli jest to bardzo ważny punkt. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze wolumen transakcyjny, jakbyśmy tu włączyli, ok? I mamy tutaj normalny taki opór flipowy, więc te wszystkie rzeczy spowodowały, że jest tu silna taka reakcja i bum, poszliśmy do góry. Teraz mamy retest poprzedniego tutaj, zobaczcie, poprzedniego odbicia. Dlatego dodatkowo jeszcze, żeby było jeszcze ciekawiej, mamy, zobaczcie, tutaj taki poziom jest, w którym był reakcja była i ten poziom spowodował silne odbicie. W tej chwili dla mnie jest to formacja Evening Star. O formacjach możecie sobie obejrzeć filmik w tym, poradniku kryptowalut, tam w playliście u mnie na kanale. Jest to, wyjaśniłem różne formacje i psychologiczny ich aspekt, nie tylko, że tak oj się cofa, tylko psychologiczny, co ludzie myślą w rynku właśnie, co ludzie myślą w rynku. No i w tej chwili zawracamy. Czy przebijemy ten punkt, czy nie? Tego nie wiem. Jedynie co mogę powiedzieć, to jest tutaj flip test, jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że właśnie odbijemy się i pójdziemy w takim tutaj kierunku. Jeżeli ta dominacja odbiła się dosyć silnie, zobaczcie, tu mamy taki tweezers prawie, że od tej krawędzi, ta krawędź to jest, wiecie, to jest ta duża krawędź tego kanału tutaj, no to wychodzi na to, że to jest bardzo tutaj respektowane, tak? Walidowany jest ten kanał, czyli jesteśmy we właściwym miejscu, ta strefa cała. I, no to już usunę to. I teraz, mamy bardzo proste wyjście. Wybicie się z tego kanału, który tutaj jesteśmy, a ten kanał charakteryzuje się włamaniem do dołu. I tak jak tutaj mówiłem, że ten kanał charakteryzuje się włamaniem do dołu, jednak ostatnio, przez ostatnie parę miesięcy zauważyłem, że te kanały pierw wybijają się do góry, a potem wybijają się na dół. Więc
ten oddech tutaj, co jest, jeszcze możemy go pociągnąć może wyżej do tutaj tego punktu, chociaż już to odbicie, powie nam, gdzie będziemy iść dalej. Te dwie linie żółte, ok, powiedzą nam dokładnie, jakie są prawdopodobieństwa. Tutaj wyłamanie do górą będzie szło na te opory, więc jeszcze nie do końca będziemy tu zgwałceni, ale wyłamanie dołem spowoduje, że nie będziemy zamawiać fast fooda i kebaba gdzieś tam, tylko na grubasie wpadamy do restauracji i zamawiamy 45 porcji żeberek i nawet nie bierzemy nic po popitki, bo będziemy, kurde, rzucać się tym tłuszczem wszędzie. Więc to takie właśnie dobre rzeczy tutaj się robią, tak? I dlatego te inne monety będą tutaj to robiły, więc obserwując dalej, Yen Finance jest tutaj w takiej konsolidacji i te wszystkie monety łapią teraz oddech. Zobaczcie, że według naszych strategii nie ma za bardzo podstaw tutaj tego, jednak rynek chce, żeby to rosło. Zobaczcie, energia się tutaj nabija. Więc na mniejszych osiach nie ma tych reakcji, one tak tutaj konsolidują i tak samo dopiero wyłamanie z tych formacji górą lub dołem spowoduje, że wtedy będzie większe prawdopodobieństwo pójścia ceny w tym kierunku, w którym się wyłamie tutaj, tak? Który ktoś powie, no tak, wiedziałem, że jak będzie górą, to górą, dołem, to dołem. Nie, kasztanowe głowy, posłuchajcie. Musicie wiedzieć, że cała giełda nie opiera się na o do góry, o do dołu, ok? Tak jesteście uczeni w szkołach. Dlatego tak każdy będzie robił was w balona, a później się wszystko zacznie, będzie was każdy walił bez wazeliny, nawet i nie w tyłek, tylko w papę, ok? Więc musicie to zrozumieć. Prawdopodobieństwo, ok? W tym momencie, gdzie jesteśmy, nikt nie może tego określić. Jeżeli ktoś powie wam, że ta cena pójdzie w dół, to jest to bananowy głąb. Rozumiecie? Bananowy głąb. Może dać mu skórki z banana zjarać. Bananowy głąb. Ok? Jeżeli ktoś powie wam, że teraz pójdziemy w górę, to jest to małpa z dwiema głowami. Ok? Musicie dać dwa banany. Jeżeli jednak ktoś powie wam, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena pójdzie do góry po wyłamaniu tego punktu, lub większe prawdopodobieństwo, że cena niegwarantowane, a większe, jeżeli ten fragment zostanie wyłamany, ten człowiek należy dać mu szklankę wódki. To jest człowiek, który nie okłamuje was, tylko mówi wam, że statystycznie więcej czasu w przeszłości było, że jak tędy szło, to jest tak, a jak tędy szło, to jest tak. Ok? Wyłamania. Oczywiście cena może zawrócić, ale ten okres już będzie, na przykład jak tu wejdziecie, dla was. To już jest wasz cel zysk. I na tym to wszystko polega, ok? To wy odpalacie swoje ryzyko, dlatego tak ważne, powtarzane przez wielu jajogłowców, jest to, żebyście zarządzali ryzyko. Problemem jest tutaj takim, że nikt was nie uczy, jak zarządzać tym ryzykiem. Oczywiście w szybkim starcie i w poradniku, to jest wszystko za darmo dostępne, macie tam wytłumaczone, jak w szybkim bardzo momencie, jak to wszystko jest. Ktoś się pytał, że mówił, że bardzo dobrze to wytłumaczone, bardzo szybko. Pamiętajcie, większość szkoleń, jakie tu nagrywam, co jest przy użyciu TWI, Training Within Industry, i każde szkolenie, jakie po prostu macie gdziekolwiek, w firmie, coś tam gdzieś, jest zbudowane na tym szkoleniu, więc nic nowego, jak opanujecie te szkolenie, się nie nauczycie w życiu, bo nic nowego nie zostało od lat 40. wynalezione. Okay? Więc teraz widzimy tutaj dominacja zaczęła lekko opadać i zobaczcie, jak od razu tutaj są te wszystkie reakcje, ale przejdźmy tylko jeszcze szybko do Bitcoina i jedziemy z wiadomościami. Zobaczcie, teraz jakbym sobie wyznaczył tutaj taki price box, to widoczne jest, że cena zaczyna spadać i tu było silne odbicie. Zauważcie, że energia rośnie, więc dla mnie jest to wiadomość, że rynek podąża właśnie w tym kierunku, w którym ma podążać. Ktoś powie, znowu masło maślane. To będę wytłumaczył bardziej na właśnie tym kanale Elite, który no niestety, dopóki nie zarejestruję firmy, nie mogę go otworzyć, ponieważ wszystko, co bym wziął od was jako opłatę, musiałbym odprowadzić bardzo duży podatek, więc tego nie robię. Po prostu będę miał zarejestrowaną, wtedy otworzę, wtedy powiadomię i wtedy będziecie mieć, ale na razie nie ma tutaj nic. Darmowy kanał, w którym tutaj daję wszystkie powiadomienia, wystarczy wam, ponieważ wtedy mniej będzie mnie na tym kanale, będę bardziej na Elite, co prawda, tak? Ale na razie wszystko jest tutaj, więc spokojnie, jesteście na bieżąco, no problem. Więc dobra, idziemy dalej. Więc w tej chwili konsolidacja. Dla mnie jest to taka wiadomość, że jeżeli dominacja spada, a Bitcoin nie spada wraz z nią razem, czyli nie ma tego wypływu kasy, dużo ludzi nadal myśli o Bitcoinie. Co prawda, zobaczcie, wszelkie indykatory, które nam mówią, są już przegrzane. MACD, sell signal, ok? Więc w tej chwili, jakbym narysował małego priceboxa, to jest tutaj rounding, taki top się robi, top, i w tej chwili większe szanse są na wyłamanie do dołu. Więc jeżeli przejdziemy sobie przez 15070, no to zaczyna to być nieciekawe, tak? A jak sobie to jeszcze zmierzylibyśmy, jakbyśmy sobie tutaj zmierzyli odbicie od tego punktu,
to wychodzi, że jeżeli przekroczymy 14800, no to wtedy już mamy coraz większe szanse, coraz większe na spadki, co potwierdziłyby te wszystkie tutaj analizy. Już zobaczcie, jesteśmy w MACD też bardzo wysoko, double top w RSI, więc myślę, że właśnie będą tutaj, no nie wiem, te spadki, chyba że coś się nagle zmieni i zaczniemy wychodzić górą i przebijemy ten price box tutaj, lub pierw przebijemy 16000, tak, ten price box pierwszy. Ja go tutaj może oznaczę inaczej, tak żebyśmy mieli sobie tutaj, o, i go tutaj pokoloruję troszeczkę, o, czyli ten price box, jeżeli wyjdziemy powyżej 16, wtedy rośnie nam bardziej prawdopodobieństwo i przy 16300 jestem skłonny po 16300 powiedzieć, że będziemy pomiędzy 18 a 20 tysięcy. Ok, 18-20 tysięcy. Jeszcze tylko na koniec pokażę Wam, tutaj to, co się tutaj dzieje, czyli zobaczcie, mieliśmy górę i teraz tutaj spadamy. To jest, pamiętać, ta formacja nie do końca tak samo to opisuje, ale chodzi o jej układ. Więc jeszcze możemy mieć tutaj wzrosty do góry, o powiedzmy 18%, 18%, 17,5 tysiąca, widzicie? Tak jak mówię, pasuje, a potem będzie coś takiego. No ta formacja jest bardzo podobna do tej, jak pokazywałem tutaj, widzicie? Cała ta formacja, o, jest podobna do tej, a ta formacja tutaj zachodzi tu, w tym miejscu, zobaczcie. Więc de facto moglibyśmy nawet powiedzieć, że ta formacja jest podobna do tej, a ta formacja jest podobna do tej, a dalej tu już mamy oderwanie, tak? Więc bardzo tutaj jest to wszystko bullish, 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 bullish. Jeszcze zobaczmy sobie Yearn Finance DAI. Sorry, moja pralka zaczyna odlatywać już na moon, więc musimy troszeczkę tutaj to przeboleć. No i po prostu jedziemy tutaj właśnie z tym tematem. Co do złota, zatrzymało się na, cel jest 2030, zatrzymało się tutaj, bardzo ładny retest, bardzo początkowe rzeczy, srebro. Srebro, srebro, proszę bardzo, wyłamuje się pięknie. Jest tutaj sporo pytań właśnie, o, tutaj taki kanał właśnie się właśnie znalazł. Silver Star, obejrzałem parę odcinków i widać, że kanał dopiero startuje. Tutaj klientka właśnie mówi o tym, że jak przechowywać, coś tam, takie różne. Udać, że uczy się dopiero. Jednak dlaczego mówię o tym kanale? Dlatego, że widzę tutaj taką samą amatorszczyznę, jaką ja propaguję. I jeżeli ktoś naprawdę się czymś interesuje, to dobrze z taką osobą zacząć od początku, bo dużo się uczy, dużo słucha i dużo patrzy na takie rzeczy, a nie na przykład próbuje naganiać na to, tamto i tamto. Nie wiem, jak ten kanał oczywiście się rozwinie, ale ja zaczynałem tak samo. To było moje takie, powiedzmy, hobby, które nauczyłem się trochę i wiele osób mówi, że dobrze mi odkryłem na początku, bo to taki dżem i lubią z nim być, więc nie wiem, dzisiaj mówiłem o tym na Telegramie, teraz tutaj wspominam, tak samo jak o mnie kiedyś wspomniał Bitcoin Phoenix, Mike, jak zaczynałem i nic się przecież nie stało złego, więc kto wie, może to być naprawdę dobry kanał, a jak ktoś interesuje się o srebrze, jak przechowywać, jak kupować i takie różne rzeczy, więc tutaj jest to tak wytłumaczone. O to chodzi, że dużo ludzi będzie oglądało kanały zaawansowane, które mają bardzo dużo wiedzy i wtedy się gubicie, jeżeli dopiero zaczynacie i ta osoba też dopiero zaczyna tutaj budować to swoje portfolio, więc dużo się wtedy dowiecie, bardzo dużo się wtedy dowiecie, więc Silver Star. To jest taki właśnie kanał. Oczywiście nie jest to reklama, nic z tego nie mam. Nie znam osobiście prowadzącej Silver Star, więc tutaj już możecie sobie te komentarze darować. Także sami sprawdźcie, jak ten kanał się je. I tutaj, no nie będę dalej tu pokazywał. Daję teraz setupy różne, tylko chcę Was zwrócić uwagę. Wszelkie setupy, które teraz zeszły i mają ten boom, jest bardziej wskazane, żeby miały mały pullback. Możecie sobie zobaczyć wtedy na Fibonacci, gdzie ten pullback będzie i tu wtedy musicie podnieść ryzyko, czy na przykład wchodzicie, czy nie wchodzicie, czy czekacie, czy nie. Prawdopodobnie ja będę dawał na Telegramie te różne wejścia, wyjścia tutaj, więc spokojnie, ale musicie nauczyć się sami podejmować decyzje, bo co będzie, jak ja wpadnę pod autobus? Wtedy będzie bieda, ok? Wtedy będzie bieda. Na tych innych moich opcjach, znaczy na tym płatnym kanale też będzie to bardziej wyjaśnione. Po prostu ten kanał nie będzie się różnił niczym od tego darmowego, tym tylko, że będzie więcej treningów, więcej spotkań, więcej po prostu i więcej mniej. I może więcej materiałów, no to czyli się będzie trochę różnił, ale jak ktoś tylko po prostu takie coś robi, ten darmowy jest najbardziej rozbudowanym prawdopodobnie kanałem, jeśli chodzi o polski YouTube i zaryzykowałbym nawet na darmowy kanał, jeśli chodzi o angielskie kanały YouTube tak samo.
Więc naprawdę nie ma czego żałować. Darmowy kanał jest z szybkim startem i z poradnikiem jest naprawdę dużo wiedzy, jak dla ktoś dopiero startuje, a potem sami możecie sobie zdecydować, gdzie iść. Nie wiem. Pamiętajcie, że jeżeli idziecie uczyć się latać, to pierwszy idziecie na jakąś tam awionetkę, tak? A nie od razu na F-22 i ten, czy tam na, nie wiem, XFA, tak? I od razu będziecie, kurde, brać w jakichś top secret misjach. Tylko tutaj, jeżeli ten awionetka wam nie podpasuje, to sobie darujecie, tak samo jak ten kanał, jest za darmo. Zobaczcie, co to jest, jak to się je, jak te indykatory, jest wszystko wyjaśnione, tak? Jeżeli to nie będzie dla was, no to tyle, a nie, że będziecie ładować się 5 klocków w jakiś kurs, czyli od razu w F-22 i okazuje się, że przy starcie się pożegacie i potem będzie game over, nie? No ale dobra, koniec końców, jedziemy dalej. Tu takie mam parę wiadomości. Patrzcie, OKX, transfer OKX to unknown wallet. Ktoś wypłacił w 2500 bitcoinów. Nie wiem tylko, kiedy to się stało, 42 sekundy temu, tylko nie wiem, skąd ten link właśnie pochodzi. Tutaj ktoś mi go podesłał. Ja Whale Alert, nie wiem, czy tutaj właśnie na tym Whale Alert tutaj to będzie. Zaraz ja tutaj bym wpisał, tylko sobie zobaczymy OKX, czy coś takiego będzie. OKX jest. Proszę bardzo, jest. To było w piątek. 2500 zostało wytransferowane w piątek. 2500 zostało wytransferowane w piątek. Ho! Czujecie? I 1000 zostało wpłacone na OKX później. Gruby szmal. Więc ja się zapytałem tutaj z tych ludzi, co ja tutaj mam z OKX-a. Zaraz zobaczymy, czy mi odpowiedzieli. Nie przeczytaliście wiadomości, więc poinformuję was, o co tu chodzi. Ale zobaczcie, Wielka Brytania zaczyna tu wprowadzać jakieś ograniczenia, niby coś szykuje się w Wielkiej Brytanii, bo dla wojska mają być ograniczenia, że jak wojsko was na przykład, nie wiem, walnie z jakiegoś tego korby albo coś, jak nie będziecie słuchać, no to nie będą prawnie odpowiadać za to, więc jest to, no jest to, powiedzmy, taki atak trochę na prawa człowieka, no nie wiem, wojenne, nie mam pojęcia. Ale pomijmy to teraz, ok? Jesteśmy dzisiaj sobota, więc dzisiaj będziemy jechać na hajpie, nie będziemy tutaj tego, hajpie, patrzcie. Tutaj z naszej grupy ktoś napisał. Panowie, mamy full bullrun. Moja mama, 40-letni pracownik banku, sama ze swojej inicjatywy spytała, czy nie mogłaby kupić bitcoina. Kumacie? Czy nie mogłaby kupić bitcoina? Tu jest boom, ok? Tu jest boom. Proszę bardzo, kolejny boom. Jakiś Bobby Break, cokolwiek kto jest. 2,4 miliona followersów. Bla 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 has been bugging me, so I have finally made my big invest in Bitcoin. I zaczyna się. Już ta osoba pyta. Nie wiem, czy ten bullrun nie zacznie się szybciej, niż podejrzewamy właśnie. Nie wiem, czy ten oddech, o którym mówię teraz, nie będzie już właśnie teraz początkiem tego wszystkiego. Więc tutaj ja wiem, że wielu ludzi mówi, że właśnie tak, nie wiem czemu, ale tak w Polsce bardziej tak negatywnie mówi się o altach, mówi się o grze do BTC, tylko do dolara, aby do dolara. Tylko nie wiem, jaki jest sens, jak grać od dolara w tej chwili teraz, na samym dole tego całego rynku. Jeżeli wypracujecie miesiąc czasu, dostaniecie wypłatę, a ktoś dodrukuje 4000 waszych wypłat od razu i da komuś innemu. Więc jaki jest sens pracować za walutę, która jest tą śmietnikiem? Wiecie, tym bardziej, że wszyscy inni ładują się w BTC. I tu na koniec jeszcze moja pralka wrzuca drugi bieg, nie jest w teorii czwartego biegu. I zobaczcie, tutaj jeszcze MMO Crypto dał na Twitterze takie coś. Jak wpiszecie takie coś, no to wam pokażę. Did Donald Trump just use the blockchain to expose Biden? I ten koleś tutaj, to jest Polak pochodzenia, tłumaczy, że jakiś tam markerach, wczoraj w nocy to słuchałem, nie za bardzo zakumałem, ale przesłuchajcie to i dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy jest tu jakiś tajny ruch, żeby eksplodować? Jakieś markery założyli na blockchain, tylko nie wiem, gdzie ten blockchain był użyty, ale coś tutaj jest takiego na rzeczy. Ten koleś niby nie jest jakimś takim dziadkiem z pierwszym z ulicy, tylko ma całkiem barwną tutaj technologicznie przeszłość. No ale dobra, jedziemy. Zobaczcie, bum, 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 wszystko rośnie. Już akurat w tych monetach to my byli, tak? I Fear and Greed 88. Uwaga, bo po ostatnim razie, jak tak mieliśmy, to spadaliśmy całkiem głęboko. Zobaczcie, tyk, podobna opcja, a potem w dół. Więc uważajcie. Dlatego mówię, że jak jest przegrzany rynek i daje te setupy na 15, to znaczy już jest przegrzany i jeszcze trochę, a potem będzie dół. Okay? Więc uważajcie.
SP500, rynek nijako dzisiaj, no ale to są zamknięte, więc właściwie to nie powinno tego pokazywać. I zobaczcie, Grayscale, Ethereum Trust hits 1 miliard dolarów in asset under management. Grayscale nie kupuje tylko Bitcoina, tylko również inne. I jest tutaj Ethereum oraz na przykład Ripple, jest chyba Zen, jest chyba tam jeszcze parę innych Litecoin, tak? Więc oni to kupują. I tak jak mówię, po co grać do dolara, jeżeli oni uciekają z dolara do tych właśnie funduszy? Po co grać tego dolara? Okay? Po co grać tego dolara? The rise of digital asset, native banking. I to, co już mówiłem od marca, że banki będą musiały przygotować się na spotkanie z topniejącymi wpływami oraz tym, że będą zamykane, a także tym, że będą musiały zacząć całować nasze rączki, bo zaczną oferować tak zwane wallety i asset investment vehicles, czyli powiedzmy pojazdy, instrumenty do inwestowania w krypto. De facto banki będą musiały otworzyć portfele krypto dla Was, żebyście mogli trzymać swoje krypto w bankach. Okay? Taka jest ich przyszłość na kolejne 20 lat, 10 lat, bo nie będzie już normalny. Jeżeli wprowadzą cyfrowe pieniądze, banki normalne nie będą istniały, te co są u Was w miastach, bo nie będą potrzebne. Bank centralny będzie ogarniał wszystko i ich system będzie ogarniał, natomiast te banki, żeby przeżyć, będą musiały oferować różnego typu custodial offers, czyli trzymać krypto i inne rzeczy na walletach, czyli tak jak Wy macie. Wtedy to pozwoli adopcji więcej osób. Pamiętajcie, ludzie ufają, jakby nie było bankom. Wiem, że to jest paradoks, ale ufają. I taka stara babcia, czy ktoś tam będzie chciała kupić Bitcoina, to nie będzie używała Ledgera, czy tam jakiś, nie wiem, Atomic i tam innych walletów, tylko pójdzie do banku, przeleje bank jakby z lokaty na swoje i tu będzie trzymała swojego Bitcoina. I on będzie na przykład tutaj rósł. I to dla niej będzie dobre, bo to bank będzie odpowiedzialny za jej 2FA, za jej private keys i wszystko. I w razie czego wypłaci jej tutaj z ubezpieczenia. Przynajmniej tak będzie na umowie napisane, oczywiście tak nic nie dostanie. Kolejny, zobaczcie, cyfrowe privacy. No i w tej chwili zobaczcie, jest znowu atak na Monero i na Dash. Dash uważam, że wyjdzie z tego, ponieważ Dash jest bardzo pojętną walutą i podejrzewam, że w tym bullrunie będzie bardzo, bardzo popularność na nim. Jeżeli ktoś zbuduje DeFi na Dashu, no to będzie, jest to bardzo szybki protokół. I zobaczcie, nikt privacy w Dasha nie używa. Zresztą Dash próbuje uciekać od tego privacy, ok, na rzecz merchant payment provider, tak? Gdyż mają opcję prywatności, ale jest zajarzmiście szybki, no i po prostu, wiecie, on próbuje odejść od tego i mało ludzi używa ten privacy, a więcej dojeżdża do płatności, zwłaszcza na przykład w Wenezueli, w KFC chyba, a jest dużo używany. Na przykład Monero będzie czarną walutą i będzie używany jako bezpieczeństwo. I teraz jest takie, być albo nie być dla Monero. Jeżeli ten system wejdzie do gry, co mówią, i naprawdę stracimy fiat, będzie dużo bezrobocia, dużo będzie takiej presji, że będziemy super kontrolowani, Monero może wybić się na księżyc, ponieważ będzie bardzo potrzebny, żeby zadbać o tą prywatność, ale Monero bardziej będzie tradowany na DEXach, które już w tej chwili wchodzą. Ja widzę DEXy jako naprawdę przyszłość. Jeżeli te DEXy jeszcze dadzą im oddech na około roku czasu, no to będzie naprawdę dobrze. I teraz tutaj jeszcze chcę powiedzieć parę rzeczy o Bitcoinie, bo jest dużo takich rzeczy, że co będzie, jak będzie ta cyfrowa waluta, zbanują Bitcoina i w ogóle. Pamiętajcie, Bitcoin to jest protokół, ok? Protokół. Protokół używa różnego typu mediów. Okay? To nie jest medium, to nie jest papier, że go spalicie, protokół używa mediów. Co to może być medium? To może być e-mail, to może być tak jak teraz jest TCP/IP, czyli po prostu przepływ w internecie, to może być satelita, to może być światło, to może być radio, to może być gołąb, okay? Wysyłamy i walidujemy informacje. Jedynym problemem teraz jest, jakby ktoś chciał jeszcze zabić Bitcoina, musiałby odłączyć całe TCP/IP, cały internet. Nie wiem tylko, czy po prostu nie spowodowałoby to gorszego chaosu i wtedy naprawdę anarchii, więc tego raczej nie mogą na razie zrobić oni, ok? I tym bardziej, że jak to odsuwają w czasie, to powstają technologia satelitarna, technologia światłowa, technologia radiowa i tym samym wallety, bo to o to chodzi, wallety, czyli klienci sieci każdej Bitcoin, Ethereum, już zaczynają powoli adaptować tę technologię i nie tylko będzie ustawienie walleta w opcji TCP/IP, TCP/IP, ale także w opcji na przykład satelitarnej, w opcji światła, okay, bo też jest light, jak to się nazywało, light fi,
Li-Fi, tak? I innych, radiowe na przykład, też można sygnały. Więc tak jak widzicie, torrent przeżył przez te wszystkie lata, chociaż go banowali, zamykali, nie wiadomo co, tak samo Bitcoin jest tak samo do przeżycia, ok? I dlatego musicie sobie zdać sprawę, w co inwestujecie, że to nie jest technologia, którą po prostu ktoś wyłączy przyciskiem, ok? Rewolucja podatkowa przychodów, no tu akurat chyba, nie wiem, czy nie ma tu jakiś, akurat nie jestem w tym temacie, więc jak w komentarzach podacie, czy to na pewno jest prawda, czy nie ma jakichś haczyków, czy to jest tylko taki po prostu surface, ok? No to wtedy będzie to dobra sprawa, bo jest to ryczałt i tym samym jest klarowne, co i tak, łatwo wyliczyć wtedy sobie przychody i w ogóle, więc to by było całkiem dobra wiadomość, że stawka 8,5% i stawka 12,5% w zależności od czego tam będziemy robić, tak, takie ujednolicenie. I to jest bardzo ciekawy temat, teraz go powiem na koniec, a tutaj jeszcze o tych mieszkaniach powiem, jak także budownictwo mieszkania dla Kowalskiego. No i teraz zobaczcie, ten cały artykuł mówi o teraźniejszości, o tu i teraz, ok? Nie tu, ok? Co to będzie? Tu i teraz. Więc tu i teraz mamy wiadomości, że cały czas zmniejszają się metry kwadratowe, tak? Że cały czas, że w tej chwili jest to tłumaczone, że te mieszkania są wygodniejsze, są lepsze. Oczywiście, tak jak to mówiłem wiele razy, jest to gówno prawda, ponieważ chce zakupić Kowalski, który chce zakupić swoje M, zaciąga na nie kredyt w wysokości niecałych 300 tysięcy złotych. I za te 300 tysięcy dostaje coraz mniejszy metraż, tak? Coraz mniejszy i mniej pokoi i w ogóle. Więc moja tutaj taka jest wiedza, mówię, że ja widzę, jak to się zaczyna. Ludzie nie chcą postępu. Oj, właśnie moja pralka weszła w tej chwili w stratosferę, ok? I no i chyba już mamy ten bullrun. I ten bullrun mamy. Także widzicie, nie myślą o tym, a nowe technologie się... Postępu nie zatrzymacie. Mieszkania wkrótce będą kosztowały mniej, a za tą samą cenę będziecie mogli postawić 74 albo 100 metrów, tak? Jedynym kosztem, jakim będzie większy, to będzie ziemia, tak? Ale ta ziemia, wiadomo, no i tak będzie, cały koszt będzie tańszy, aniżeli normalne kupno domu gdzieś tam, tak? Więc no, tutaj w tym artykule dowiecie się, że cały czas maleją tutaj właśnie metraże i że no tutaj ta deweloperka szuka klientów, tak, próbuje się dostosować i że niby te standardy mieszkania są wyższe i w ogóle, ale nie takie jak w europejskim, to gówno prawda. W Europie wcale nie jest tak kolorowo, jak porównacie nowe mieszkania na przykład i nowe osiedla wbudowane w Polsce. Wcale tak nie, to jest propaganda. Jest zajebiście, są w zajebistym stanie i w ogóle. Tylko o to chodzi, że kosztują drogo, a ich metraż się zmniejsza i to pasuje do tego, co mówiłem, co tak każdy zbeształ ten odcinek o tych nieruchomościach, tak? Wszystko wchodzi, tak? Ceny będą spadać, jedynie opcja przytrzymania ich to zmniejszania metrażu za tą samą cenę, ale i to wkrótce wykończy się, bo tak jak mówicie, te banki, widzicie, już nie dają tych kredytów, same mówią, że mniej kredytów jest i te ceny zaczną spadać. To będzie okres oczywiście od 12 do 24-36 miesięcy, im dalej, tym ten stan będzie bardziej widoczny. I ostatni news, pracownik chory na COVID, na kwarantannie, w izolacji, no tutaj takie, nie wiem, podejrzewam, że te wszystkie rzeczy, które są tutaj, kto będzie płacił za test, prawdopodobnie będzie to zrzucone na pracodawcę, żeby to pracodawca płacił, żeby tylko po prostu nie płacił pracownik, ale jak sobie przeczytacie te punkty, to możecie tutaj zobaczyć, kto podlega izolacji domowej i w ogóle, tylko nie podlegają też tutaj na przykład szpitale, tak, i tego, no to nie wiem, no jeżeli człowiek jest równy człowiekowi, a jeżeli ktoś ma jakąkolwiek pojęcie o bioinżynierii, o mikrobiologii, o biochemii, no to przecież wie, że nie wiem, wirus nie rozpoznaje kogoś takiego, że aha, to jest pracownik medyczny, a to ten, tylko wszystkich razi jednorazowo, więc no nie wiem, no takie tutaj, chodzi mi tu głównie o wiadomość o to, że te testy, kto będzie za nie płacił i powrót pracowników do pracy, także wydaje mi się, że włącza się już paraliż w państwie i muszą oni po prostu jakoś to przełknąć, żeby ci ludzie chodzili do pracy, a nie żeby siedzieli. Także dobra, ja idę już, koniec tego odcinka i pamiętajcie, trzeba obserwować ten oddech w tej chwili i dominację, bo to ona pokaże nam, gdzie będzie kolejny krok.